mieliśmy rekordową kontraktację do koncernów, mieliśmy rekordowy rozwój sieci detalicznej. Przypomnę, że sieć Optima po 1,5 roku od rozpoczęcia budowy liczy już 101 obiektów. Nasz intensywny rozwój rozpoczął się w 2005 roku od akwizycji sieci ESO, potem Slovnov, potem jeszcze innych stacji. Te stacje mają już dzisiaj 7-8 lat i wymagają modernizacji. I taki plan modernizacji spółka Lotos Paliwa zaplanowała na rok 2013. I w wyniku tej modernizacji odbędzie się również przegląd sieci i niektóre stacje, nie będzie ich wiele, będą dostosowywane do swoich mikrorynków i być może zmienią barwy na Optima. Również jeżeli chodzi o stronę hurtową, mamy nowych klientów w roku bieżącym. Łukoil podpisał z nami kontrakt na dostawę w Polsce Północnej, także wreszcie naprzeciwko naszej rafinerii będziemy kupować własne produkty, choć zachęcam do kupowania na stacjach Lotos. Mamy również pierwszy raz kontrakt z siecią hipermarketów, chodzi o Auchan. Będziemy tutaj testować tę sieć i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, będziemy zwiększać również zaangażowanie. Oprócz tego tradycyjni klienci, czyli Shell, czyli Statoil, czyli BP.